Stop. Ok. Witam wszystkich oglądających przez internet. Także w szczególności Was witam, dlatego że moglibyście być tu, a nie jesteście. I dlatego witam w szczególności. Modlimy się, aby serca były otwarte na Słowo Boże. I dzisiaj będziemy mówić o tym, będziemy mówić o przekonaniu, o pewności, jaką każdy z wierzących powinien mieć i jak w tym wszystkim stać. Teraz temat będzie rozwijany, na ile nam Bóg pozwoli. Przejdziemy do Hebrajczyków i tam przeczytamy sobie takie słowa, 10 rozdział Hebrajczyków. I Bóg powiedział, to jest cytat ze Starego Testamentu i tam było powiedziane, także jesteśmy Hebrajczyków, 10 rozdział, 38 werset, a sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie. Lecz jeśli się cofnie, czyli co, przestanie żyć z wiary, czyli zacznie wątpić, nie będzie dusza moja miała w nim upodobania. Zobaczcie. Kiedy szatan przyszedł do Jezusa, pierwsze jego pokuszenie było odnośnie wiary. Wiecie w jaki sposób? On podsunął mu ten kamień i mówi, zrób z tego chleb. Będziesz jadł. Bo posłuch przeminął. Możesz teraz zrobić, co ja ci powiem. Do tej pory, kiedy byłeś w poście, nie? Robiłeś, co Bóg do ciebie mówił, ale teraz zrób to, co ja ci powiem. Wiecie, co Jezus odpowiedział jemu? Jezus powiedział tak. Napisane jest. Nie samym chlebem człowiek będzie żyć, ale każdym słowem, które pochodzi z Boga. Rozumiecie, skąd przychodzi wiara? Z ust Boga. I teraz tu jest napisane, a sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie. Jak zobaczymy, pójdziemy dalej, Hebrajczyków 11, to jest dokładnie dwa wersety dalej. Tam jest powiedziane tak, a wiara jest pewnością, czyli przekonaniem tego, czego się spodziewamy. Przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Zobaczcie, Bóg mówi, że sprawiedliwy, czyli człowiek Boży, który dąży do sprawiedliwości, usprawiedliwiany jest przez Boga, kiedy przychodzi do Boga i odmywa się w krwi baranka, on jest usprawiedliwiany przez Boga i on jest sprawiedliwością. Jezus powiedział, że on stał się grzechem, abyśmy my w nim stali się sprawiedliwością Bożą. I jesteśmy sprawiedliwością Bożą, kiedy według Ducha Bożego postępujemy, nie według Ducha tego świata. Czyli myśli ludzkich, przyziemnych i demonicznych. I teraz, jak przyjrzymy się temu bardziej uważnie, to zobaczymy, że może skoczymy do wersetu 6, 11 rozdział. Zobaczcie, to jest tak. Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Czyli co? Werset, który czytaliśmy, a sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie, lecz się cofnie. Nie będzie dusza moja miała w nim podobania. A tu mówi tak. Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Kto bowiem przystępuje do Boga, musi wierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają. I słuchajcie, potężna różnica jest, kiedy modlisz się do Boga, w którego wierzysz, naprawdę serce podchodzisz, przekonaniem, a kiedy wątpisz. Na modlitwy wątpliwości Bóg nie odpowiada. Dlatego tu 11 rozdział mówi o bohaterach wiary, ale słuchajcie, żaden z nich nie wątpił. Jakbyśmy przejrzeli życie na przykład Abrahama, czy życie Mojżesza, czy życie Dawida, w nich nie było miejsca na wątpliwość w ich sercach, słuchajcie. Oni przychodzili do Boga, którego znali. A jak przychodzili do Boga z wiarą, Bóg objawiał się w ich życiu. Dzisiaj ludzie żyją inaczej. Dzisiaj ludzie z wątpliwością modlą się do Boga i nie mają tego przekonania, że Bóg ich w ogóle słyszy. I myślą sobie, o Bóg kiedyś odpowie. Dlatego, że jest Bogiem.
Nie będę wchodził w to, co Eliasz mówił o obcych bogach. Jak on przedstawił Boga, tego Baala, słuchajcie, dla tych kapłanów, mówi, może śpiwasz Bóg, nie? A może poszedł do toalety, nie? Rozumiecie? Nasz Bóg nie śpi, ani nie drzemie, jest powiedziane. Do toalety też nie chodzi. Nie jest to powiedziane, ale skoro Eliasz śmiał się, że ich Bóg poszedł do toalety, to podobnoż nasz nie chodzi. Słuchajcie, my mamy jeden problem w naszym życiu. Ty jako wierząca osoba możesz być w wątpliwościach i możesz tego nawet Bogu nie wyznawać. I grzech jest w tobie. Wątpliwość doprowadza cię, wątpliwość jest pokuszeniem do niewierzenia Bogu, a niewiara jest grzechem. Ale zanim zgrzeszysz, przychodzi wątpliwość. Jeżeli Bóg tobie coś powiedział, co ty tym przestałeś żyć, co Bóg powiedział. I wiesz, co się dzieje? Przestajesz mieć upodobanie w Bogu. Dlatego, że wątpliwość żera ci słowo Boga. Zobaczcie, co jest powiedziane. A sprawiedliwy bądź z wiary żyć będzie, powiedzieliśmy, każdym słowem, które pochodzi z Boga. Jeżeli Bóg do ciebie coś powiedział, podam dwa przykłady wam. Bóg powiedział do Adama, nie jest napisane, że Ewa też słyszała, ale podobnoż Adam był nauczycielem Ewy, jak to od samego początku Bóg zaplanował. I teraz Adam przekazał to Ewie, przychodzi szatan i mówi do Ewy tak, czy faktycznie Bóg powiedział, czyli tak, czy faktycznie wyszło to z ust Boga? Rozumiecie? Dlatego, że oni, to co z ust Boga wyszło, oni mieli tym żyć. Każdym słowem, które pochodzi z Boga, taki był odwieczny Boży plan dla człowieka. I Jezus to mówi do diabła, nie, że co? Nie samym chlebem człowiek żyje. Bo twoje ciało żyje chlebem. Ale twój duch i twoja dusza żyje Słowem Boga. A szczególnie dusza. I teraz widzicie, jeżeli Bóg tobie coś powiedział i ty potrzebujesz tym żyć, co Bóg do ciebie powiedział, to coś musi być dla ciebie jak wizja, jak cel. Musisz tym żyć. Dlatego, że wtedy Bóg ma w tobie upodobanie, bo ty żyjesz wiarą. Słuchajcie, Abraham, nie wiem ile dokładnie lat, Bóg mu obiecał syna. On czekał na tego syna, jest powiedziane, że on nie zakrył się w wierze. On nie zwątpił w to, co Bóg powiedział. Czyli co, Abraham żył Słowem Boga. Nie? Nie żyjesz chlebem, żyjesz Słowem Boga. I dlatego dzisiaj ludzie nie mają życia w sobie, dlatego, że Bóg coś od nich chce, coś im powiedział, ale oni to zostawili. Wiecie, dlaczego zostawili? Dlatego, że tak jak do Ewy szatan przyszedł i powiedział, czy na pewno Bóg tak powiedział? Do Jezusa wiecie, co powiedział? Jeżeli jesteś Synem Bożym, jeżeli, to uczyń to. Czyli co? On daje wątpliwość, żeby co? Wykraść dla mnie życie, które pochodzi z Bożego Słowa. Jeżeli Ewa, jak Ewa przyjęła wątpliwość, wtedy Ewa zgrzeszyła, słuchajcie. Adam też tam był. Był obok niej. On też. Czyli co? Mamy Słowo, które pochodzi z Boga, które daje nam życie i karmi nas to Słowo, kiedy my nam się opieramy, nie? Mamy Słowo. Dlatego, że ono jest naszym życiem, bo my żyjemy tym, co pochodzi z Boga. Powtarzam to, żeby sam zrozumieć, co mówię. Rozumiecie? To kształtuje się w naszym duchu i pojęcie tam powstaje. Bo my mówimy o Bożym Słowie, ale objawienie tego Słowa jest w naszym duchu. Czyli zobaczcie, wiara, kiedy ja żyję tym, co Bóg mi powiedział, to wtedy ja żyję w wierze. Skąd pochodzi życie? Z Bożego Słowa. I kiedy ja je przyjmuję wiarą, one dają mi życie. Jeżeli ja nie przyjmuję Bożego Słowa wiarą, wiecie, Bóg może powiedzieć do kogoś albo dać pragnienie, prowadzenie, czy w jakiś sposób tego, że ta osoba, nie, ona ma pragnienie wyjścia do ludzi i głoszenia Ewangelii. I teraz ta osoba podekscytowana, słuchajcie, już myśli sobie, wychodzę i tak dalej. I nagle przychodzi wątpliwość. Ktoś powiedział, że tak było z Mojżeszem.
Bóg powiedział w ognistym krzaku, tam anioł przemówił do Mojżesza. Jest napisane, że to był Bóg, ale wiecie, Bóg używa aniołów. I teraz w tym krzaku ognistym mówi ten głos: zdejmij swoje nogi, bo to jest miejsce święte, gdzie ty tutaj stoisz. I mówi: pójdziesz tam do Egiptu z powrotem, żeby uwolnić mój lud. Mówi Bóg do Mojżesza. I teraz słuchajcie, jest pewien powód, jest pewien problem, dlatego że Mojżesz zaczyna mieć wątpliwości. I Mojżesz zaczyna tłumaczyć się i tak dalej. Między tymi wątpliwościami mogłoby coś takiego, takie coś, co diabeł do nas mówi wielokrotnie. Mówi: tak, chcesz iść ewangelizować ludzi albo opowiadać o Jezusie? Weź post. Zastanów się. Rozważ to, co robisz. Ale wiecie, Jezus powiedział, że nasze serce jest tym, co ma nas prowadzić, nie nasza głowa. I tak możesz mógł myśleć, teraz tak, wezmę, zacznę szukać, czy ten głos z krzaku był Bogiem, czy nie. Rozumiecie, mógł tak zrobić. Boże, nie wiem, czy to byłeś ty, dlatego że tylko krzak, tylko płonie. Rozumiecie? I tak samo dzisiaj w naszym życiu jest, że my znamy wolę Boga, my znamy słowo Boga, ale te rzeczy rodzą się w naszych sercach. Tak samo jak rodziły się w sercach uczniów. Jezus mówi: dlaczego wątpliwości rodzą się w naszych sercach? Oni myślą, że to zjawa, kiedy Jezus zmartwychwstał. Mówił im, że zmartwychwstanie. Ale oni nie mieli wtedy, nie byli nowonarodzeni. Nie mieli ducha czystego w sobie, żeby rozumieć pisma. I teraz zobaczcie. Jak zaczniemy obracać się w tym temacie, to zobaczymy, że jeżeli ja podchodzę do Bożego Słowa i Bożej woli z wiarą, to ja wtedy tym Słowem żyję i Bożą wolę żyję. Jeżeli nie żyjesz wolą Bożą, to żyjesz czymś innym. Podobnoż wolą niebożą, czyli swoją. I to jest właśnie największy problem wierzących ludzi. Największy. Bo albo masz życie, które płynie z Boga przez wiarę do ciebie, karmi cię Bóg tą twoją wiarą, wypełnianie Bożej woli, albo zdychasz, nie, że tak powiem. Bez Boga zdychasz. Udajesz człowieka Bożego, ale nie jesteś tylko religijnym człowiekiem. Takie są fakty. Bo jeżeli nie nakarmisz się Bożym Słowem, które daje tobie życie, no to kto cię nakarmił? No, rozumiecie? Skąd masz życie? Nie masz życia. Jedyna droga to jest taka. Dlatego to jest powiedziane. Zobaczcie. Jak zajrzymy wcześniej, jest taki werset. Albowiem wytrwałości wam potrzeba, abyście, gdy wypełnicie wolę Bożą, dostąpili tego, co obiecał. Zobacz, kiedy ty trwasz, w czym trwasz? W wierze. Abraham trwał w wierze. On, jego słowo, Boga słowo było jak pochodnia dla Abrahama, która świeciła w ciemnościach, słuchajcie. Abraham w ciemnościach widział obietnicę Boga. Tam, mam syna, tam jest. Tam. Ale tu ciemno, tu nic nie ma. Tam jest, ja widzę go. Bo to Bóg powiedział, ja to widzę. Rozumiecie, jak to Bóg zrobił? Dlatego też Pismo Święte mówi o wielu ludziach, którzy wypadli z wiary. Wypadli z wiary. Apostoł Paweł o takich pisze. Umiłowali świat. Jak wypada z wiary? Normalnie, przez pokuszenie. Przychodzi diabeł i zaczyna ci wrzucać wątpliwości. Jeżeli diabeł ci wrzuca wątpliwości, pokuszenie nie jest grzechem, że do ciebie przychodzi. To, że do ciebie diabeł mówi, to nie jest żadnym grzechem. On mówi po to, żebyś mu zdeptał łeb, rozumiecie, głowę. Po to przychodzi diabeł. Bo w pokuszeniu Bóg dopuszcza do ciebie pokuszenie, żeby cię, kiedy wybrasz to, co Bóg chce, wybierzesz, wtedy jesteś wyżej, bliżej Pana. A kiedy wybierzesz to, co diabeł chce, to jesteś niżej, niż byłeś. Czyli jesteś bliżej diabła. Po to jest pokuszenie. Pokuszenie jest testem twojego serca. Bóg nie używa ludzi nietestowanych. Bóg nie używa ludzi niewypróbowanych. Rozumiecie? Tak samo jak produkują samochód, oni muszą go zrobić, potem go testować, żeby sprzedawać. Tak samo Bóg cię nie potwierdzi, Bóg cię nie poprze. Rozumiecie? Bóg cię nie pośle, kiedy On cię nie wyprodukuje i cię nie testuje. On cię nie pośle. Dlatego jest tak. Bo mówi tak. Słowo Boże mówi, że jak mają usłyszeć
Ewangelię ludzie, jak nie zostali posłani ci, którzy mają ubożyć. My modlimy się, poszli robotników swoich na żniwo. Bo to właśnie powiedział Jezus, proście Ojca. A On pośle robotników na żniwo. Ale co? Bóg Ojciec ich przygotowuje, tych robotników, przetestuje ich i ich posyła. Na takiej zasadzie. Tylko wiecie, nawet do tego miejsca, żeby dojść, to też są wątpliwości, które przychodzą od wroga naszej duszy. No nie? Na tej zasadzie to jest odwieczna zasada i z tym borykają się wierzący. Słuchajcie, w każdej sprzeczce, kłótni, przekamarzaniu się przegra z diabłem w każdym miejscu. Jako wierząca osoba, nawet Słowem Bożym. Ale jeżeli ty masz wiarę w to Słowo, to jesteś na arenie wiary i powalisz diabła w każdym miejscu. Powalisz go i zdepczysz mu łeb. On nie ma władzy nad człowiekiem, który ma wiarę. Diabeł się boi ludzi, którzy mają wiarę, bo to są ludzie, którzy chodzą w szatach pokory. Oni mają płaszcz pokory. Wiecie, jaki charakter mają ci ludzie? Cichy jak baranek i potężny jak lew. Taki charakter ma Duch Święty. I nasz Pan, który był naszym przykładem, nasz nauczyciel, Jezus, właśnie taki był. Był cichy, łagodny, czyli w oryginale jest napisane łagodny, i pokornego serca. Ale był potężny jak lew. Wiecie dlaczego? Dlatego, że Duch Święty jest taki. I Jezus był tak przepełniony Duchem Świętym. Wiecie, co to znaczy, że jest jak lew? Jak lew, bo jest ogniem trawiącym. Ogniem trawiącym. Łagodny, jak gołąbek. Zanim usiądzie, a jak ma na kogoś usiąść i zobaczy demony gdzieś na ramieniu, poleciał do kogoś innego. Na tobie gołąbek nie usiądzie. Musi być czysty. Rozumiecie? I teraz cichy, łagodny, łagodnie przychodzi, nawet możesz mnie zauważyć, bo świętego z tobą będzie. Kiedy kochasz jego obecność, on będzie z tobą, bo on cię kocha tak samo, bardziej, tylko że 1000 razy mocniej niż ty. Rodzice kochają swoje dzieci, ale Bóg kocha ich dzieci 100 razy bardziej, niż oni kochają swoje dzieci. Rozumiecie? Możesz kochać grzeszników, chcesz ich zbawić, ale Bóg ich kocha o wiele bardziej niż ty. Możesz nie kochać swojego sąsiada, swojego wroga, ale Bóg go kocha 100 razy mocniej niż ty, na jak pomyślał. Rozumiecie, o co chodzi? I teraz łagodny charakter, ale ogień. Potężna moc. Duch Święty jest ogniem trawiącym. Bóg, Duch Święty, jest ogniem trawiącym. Kto oczyści tą ziemię z nieczystości? Kto najlepiej wie, co jest święte, a co nie święte? Ja to powtarzam. Jednego dnia Duch Święty powiedział do mnie: Grzegorz, spójrz. Ja jestem czysty i święty. Pure and holy. A wszystko inne to jest duch tego świata. Wszystko inne to jest duch tego świata. Rozumiesz, co chodzi? Rozumiesz, dlaczego, że ogień musi strawić, przejrzeć i wypalić? Dlatego apostoł Paweł mówi, cokolwiek budowałeś na tej ziemi, strawi, to przejdzie przez ogień. Jaki ogień? Takiego o sobie zapalenia? Taki ogień. Ogień Ducha Świętego. Ten ogień strawi twoje dzieło. Jeżeli to była słoma, siano i jakieś tam dobre uczynki, bez żadnej wiary, to się spali. I staniesz przed Bogiem bez niczego. Wiecie dlaczego? Dlatego, że pierwsza rzecz, która jest dla nas dana, jako wierzących ludzi, to jest wiara. 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 Duch wiary, słuchajcie. Duch wiary jest tym, który może przyjść, może spoczywać do człowieku i może prowadzić go i ta osoba może żyć w wierze. Słuchajcie, jeżeli człowiek żyje w wierze, wtedy to w oczach ludzi wygląda, jakby był pyszny. Jest wiele przykładów. Słuchajcie, Dawid, zanim Bóg jeszcze go namaścił na króla,
kiedy miał 16 lat, król Dawid, nie mówię król, tylko ten Dawid właśnie, on wielbił Pana i on, wiecie, z jak wielbił Pana? Przychodził do Boga, wierząc, że On jest i że nagradza tych, którzy Go szukają. I on przychodził do Boga i potem spotyka się z niedźwiedziem. Jak to się stało? 16-latek rozwala niedźwiedzia. No, w imię Pańskie go powaliłem. Rozumiecie, co robi wiara? Bo my myślimy sobie, o sam sobie można też wspomnieć, ale słuchajcie, Dawid następnym razem rozwala lwa. I potem jest sytuacja, kiedy Izrael tam potyka się z Filistynami, najechali Filistyni, jakiś tam wielkoród, słuchajcie, bluźni imieniu Boga i przeklina Boży lud, który może większość z nich wątpi, ale to i tak Boży lud jest. Którzy stracili gdzieś przez wątpliwości ducha wiary. I teraz taki olbrzym, tam stoją nie wiem ile czasu już i tak dalej, a Dawida ojciec wysłał, żeby zaniósł jedzenie na jego braci, którzy poszli na to wojnę tam. A Dawid to słyszał i mówi, co to jest? Jak on śmie? Rozumiecie? Dawid znał Boga. Mówi, zaraz obetnę mu łeb. Temu grubasowi. Rozumiecie? Rozumiecie, gdzie jest duch wiary? Widzisz sytuację i tą sytuację zmieniasz. Bo mówisz tak, w tym miejscu ten olbrzym nie będzie stał. I nie będzie przeszkadzał Bożym ludziom. Zetnie mu łeb. I teraz tam jest tego, tamtego. Dochodzi do tego, że nawet wychodzi przeciwko temu olbrzymowi. I co się dzieje? I ten mówi tak. Mówi, Goliat mówi do jego, zaraz mówi, ciebie tutaj załatwię i ptaki cię zjedzą. A Dawid mówi do jego tak. A ja mówię, ciebie załatwię i wszystkich twoich i ptaki was zjedzą. Rozumiecie, co powiedział? I wiecie co? Dokładnie to, co powiedział, stało się. Dawid powalił przez wiarę, powalił olbrzyma i obciął mu głowę. Jeżeli olbrzym wychodzi w twoim życiu olbrzym, musisz stanąć przeciwko niemu i zrobić tak, żeby obciąć mu łeb w końcu. Bo jeżeli nie staniesz i będziesz robił w gacie tak jak tamcie w Izraelu, to nic w życiu nie osiągniesz. Bo wiecie co, my jesteśmy tutaj w Brystolu, modlimy się o ludzi i tak dalej, ale tacy olbrzymi powstają. Na przykład bałwochwalstwo. Gromadzą się wszystkie religie i powstaje olbrzym. Obciąć mu łeb. Obciąć łeb. I to zrobiliśmy. Nie będzie coś wynosiło się ponad imię Jezusa w tym mieście, gdzie my jesteśmy. I wiecie co? Ja prorokuję i mówię, potężne przełomy na tego miasta i wszystkie narody przychodzą do Jezusa. To ogłaszam nad tym miastem. Wiele jest takich rzeczy, ale wiecie, my za mało się modlimy i modlimy się bez wiary. My modlimy się bez przekonania. Ty musisz być przekonany, kiedy się modlisz, że twoja modlitwa dociera do Boga. Bo jeżeli nie masz przekonania w tym, że twoja modlitwa dociera do Boga, to masz poważny problem. Jesteś dalej szponem biała. Powiesz, ale ja jestem wierzący. Nie. Jesteś wierzący. Ale twoja dusza jest szponem biała. Bo twoja dusza nie ma przekonania w tym, co robi. Rozumiecie, o co chodzi? I teraz, jak nabierasz przekonania? Po prostu wątpliwości odpierasz Bożym Słowem i mówisz do diabła, jest napisane. Dlatego byśmy mogli szukać, słuchajcie, w wielu miejscach Bożego Słowa, szukać tego tematu, o którym mówię i mówię wam, że prawie w każdym miejscu w Piśmie Świętym to znajdziecie ten temat. Zobaczcie, na przykład był apostoł Paweł. On nie rozumie Galacjanie. Któż was omamił? Przed waszymi oczami został wyrysowany Chrystus. Żywy Chrystus, wy w Niego uwierzyliście, wy Go widzieliście, a teraz co, zostawiacie Go?
I idziecie dalej barany składać tę ofiarę? Bo co, uczynkami chcecie zasłużyć? A może sabat czci? Rozumiecie? Że to wszystko przeminęło. My mamy żyć w duchu odpocznienia, w duchu wiary. I tam jest tak, że ci Galacjanie, słuchajcie, oni wypadli z wiary. Apostoł Paweł im tłumaczy, wy zostawiając Chrystusa, wypadliście z wiary. A gdzie? A w ilu kościołach na świecie Chrystus nie jest dalej zgłoszony, słuchajcie? Wiecie, dlaczego nie jest zgłoszony? Bo pokuszenie go zabrało z serca z Chrystusa. On był wymalowany przez Ewangelię. On był żywy dla nich. Ale diabeł podkusił i ten Chrystus im został zabrany z ich głowy. Przestali mieć społeczność, bo to przycisnął kogoś, tam więcej tego zajęcia mu dał i tak dalej. Błogosławieństwa Pana okazały się, że były błogosławieństwami szatana. Bo diabeł wie, co komu dać. Chciwemu to da więcej tego, chciwy pójdzie sobie w tamtą stronę i okaże się, że to błogosławieństwo stało się mu ku śmierci zamiast ku żywotowi. Rozumiecie, o co chodzi? Diabeł ma taki ten. Wiecie, on nie ma żadnej władzy. Jezus ma władzę. Wszelka władza na niebie i na ziemi jest dana dla mnie. Czy pastor ma władzę? A może ma minister władzy, jakbyś był prezydent? Nie. Nie byłaby ci dana władza, mówi król Herodzie. Została ci dana tam z góry ode mnie, dlatego ją masz. Rozumiecie, o co chodzi? Czy tam to był Piłat? Jezus z Piłatem chyba jest mały. Teraz to jest właśnie to. Wszelka władza jest w Jezusie. On ma władzę. A my, wiecie jak mamy władzę? Co powiedział setnik rzymski do Jezusa? Mówi, Panie, powiedz tylko słowo. Nie musisz iść do domu mego, tam gdzie mój sługa leży chory. Powiedz tylko słowo, a będzie... Bo ja też, mówi, mam władzę. Podlegam jej i ona płynie przeze mnie i ją daje innym. Aha, czyli nie możesz mieć sam władzy tak o siebie, bo nikt ci jej nie dał. Nawet król ją ma od Boga. Rozumiecie? Ale wiesz, niektórzy ludzie tego nie pojmują. Że jeżeli ja chodzę w duchu, to teraz duch, który jest Bogiem, słuchajcie, kiedy ja mu się poddaję, ja mam tą władzę, którą on ma. Jeżeli jestem mu posłuszny, to wszystko staje się w rzeczywistości duchowej przeze mnie w moim życiu. I teraz problem jest, tak jak mówię, z tym przekonaniem. Czy ty jesteś przekonany, że masz tą władzę? Czy ty jesteś przekonany, że ty jesteś Synem Bożym? Czy ty jesteś przekonany w to, o tym, co Słowo Boże mówi o tobie? Słuchajcie, Słowo Boga, te zapisane, które mamy, to nie jest wszystko, słuchajcie, co było powiedziane przez uczniów i tak dalej. Ale apostoł Jan mówi, żeby wszystko było spisane, co Jezus czynił, bo tu ktoś, ci, którzy badają, mówią, że to jest 26 dni życia Jezusa we wszystkich Ewangeliach. 26 dni. A Jezus 3,5 roku robił różne rzeczy, różne czyny Ojca. I jest powiedziane, tam Jan pisze, gdyby wszystko było miało być spisane, zabrakłoby cały świat, by nie pomieścił ksiąg. Z tego wszystkiego, co Jezus czynił. Przez wiarę. On non-stop, słuchajcie, rano wstawał skoro świt, wieczorem jeszcze był zmierzch, słuchajcie, dalej uzdrawiał ludzi. Dalej płynęły rzeki wody żywej przez jego serce, z jego ducha Bóg, duch Boga wylewał się i pomagał ludziom. Tak okazywał miłościwy rok Pana. Cały czas, on się nie skończył. Tylko Bóg szuka ludzi wiary, przez których może płynąć. Może to będę ja, może to będziesz ty. Od ciebie zależy. Ale jeżeli modlisz się do Boga, na przykład o jedzenie, bo ustalisz to jedzenie i robisz to bez przekonania, to Pismo Święte mówi, że wszystko, co nie wypływa z przekonania, jest grzechem. Czyli jeżeli ty chcesz iść do kościoła, ale nie masz przekonania, no to masz po prostu problem. Musisz nabrać przekonania.
Musisz wziąć wersety z Bożego Słowa, które mówią, że ty masz miejsce od Boga, masz jedną wolę Bożą w swoim życiu i ty potrzebujesz teraz zrobić tak, żeby być w tym miejscu w woli Bożej, gdzie masz być. Bo jeżeli nie będziesz tam, gdzie Bóg cię chce, no to możesz zapomnieć o czymkolwiek innym. Czyli słuchajcie, przekonanie musi być. Ja podam tylko jeden przykład. Tych przykładów jest milionów. Jeżeli jedziesz do pracy, którą Bóg ci dał i ty nie robisz tej pracy z przekonania, że ty wypełniasz Bożą wolę, to masz problem. Rozumiecie? Dlatego, że ty nie chodzisz w wierze. Nawet w swojej pracy. Dlatego nie czujesz Ducha Świętego. A kiedy jesteś w czymś i robisz z przekonania te rzeczy, no to Duch Święty spoczywa na tobie, bo ty jesteś wierzę. Wypełniasz wolę Ojca. Rozumiecie? Tu jest problem tego nieprzekonania. Problem nieprzekonania jest. Karcić dzieci czy nie karcić? Nie mam przekonania. A co Bóg mówi? Bóg mówi karcić. No to o co chodzi? Rozumiecie? Jak wychować dziecko bez karcenia, skoro Bóg mówi sam, że On karci każdego syna, którego przyjmuje. On smaga tak jak swego umiłowanego syna. Wiesz dlaczego nie ma smagania? Bo nie jesteś synem Bożym. Bo gdybyś był, to byś miał smagania. Albo jesteś jeszcze na takim poziomie, że jesteś niemowlakiem jeszcze i Bóg cię nie smaga. Rozumiecie? Bo Bóg smaga i przygotowuje swego syna do służby, słuchajcie, każdego jednego. Próbuje go i go wystawia. I mówię wam, że jeżeli wyprodukowany samochód, który przejechał ileś tam setek, słuchajcie, mil, czy tam kilometrów, jest wypróbowany, wtedy produkują następne. Wiecie co? Bóg zrobił taki samochód. To był Jezus. On go próbował we wszystkim, a dlatego, że Jezus miał Ducha Świętego, miał Ducha Wiary, nic mu nie zrobili, zanim nie wypełnił całej woli Ojca. Wszystko wypełnił. I Bóg powiedział taki, jak Jezus. Jezus był, nie potrzebował nowo narodzenia, dlatego, że On był dany, włożony w łono Marii. Miał świętą krew Ojca w sobie, która odbyła wszystkie grzechy. Krew zwierząt nie była święta, którą składali za ofiarę. A Jezusa jest doskonała, złożona raz na całe wieki. I oczyszcza nas ze wszystkiego, co robimy nie tak. Nasz duch mówi nie. Nasza dusza, głupia dusza, człowiek dusza mówi tak do diabła. To super. Fajnie to świeci, fajnie to pachnie, fajnie będzie potem, a więc biorę. Ale duch w środku mówi nie. Głos sumienia to jest nasz duch ludzki, głos ducha ludzkiego. Rozumiecie, o co chodzi? Problem z tym przekonaniem. Jakie masz przekonania? A ja mam takie przekonania. Ale Biblia mówi to. A wiesz, co Biblia mówi, to mnie za bardzo nie obchodzi. Rozumiecie? Mówimy o snach, na przykład wizja. Mam taki syn, taką wizję. No ale co Biblia pokazuje na ten temat? A wiesz, mi to za bardzo nie obchodzi, co Biblia mówi. Biblia właśnie pokazuje, czy ten sen jest Boga, czy nie. Co ten sen mówi? Jaki charakter ma sen, czy ta wizja? I tu możesz rozpoznać to. Czy mówi do ciebie Bóg przez to, czy diabeł. Jeżeli jest sen, który cię wywyższa, widzisz siebie, słuchaj, na tronie, że jesteś królem, no to ja bym pomyślał nad tym i powiedział, słuchaj, skoro ty widzisz siebie wyżej niż innych na tym tronie, no to podobno masz problem taki, jak Józef miał. Rozumiecie? Józefa co mu zrobili? Sprzedali go do Egiptu. Ale zależy teraz od snu, bo to może być faktycznie, że gdzieś może będziesz królem. Ale wiecie, to jest taki przypadek jeden na milion, że ten sen jest dla ciebie, który mówisz, że będziesz królem. Dlatego, że Słowo Boże mówi wyraźnie, że my jesteśmy narodem królewskim, kapłanami Boga Najwyższego. Tak mówi Pismo. Czyli co? To, żeby być królem gdzieś na tronie we śnie, nie potrzebujesz tego, dlatego, że w Bożym Królestwie, słuchajcie, królowie, kiedy tam wypełniają swoją wolę, to na ziemi tam dopiero siadają na tronach w niebie. Tutaj na ziemi nie potrzebujesz tronu. Nie potrzebujesz tronu. Tu na ziemi potrzebujesz iść przykłady Syna Bożego, słuchajcie. Będąc, wiedząc skąd przyszedł, wiedząc, że jest Synem Boga, że stał się człowiekiem, aby odkupić ludzkość, uniżył samego siebie i był posłuszny Duchowi Bożemu aż do śmierci i do śmierci krzyżowej.
A wiecie, ilu ludzi się mówi, że nie zależy im na tym, co Bóg od nich chce. Rozumiecie? Ich to nie obchodzi. Oni znają zapisaną wolę Bożą w Piśmie, ale oni nie biorą tego do serca. Czyli co? Gdzie jest przekonanie? Kto zabrał przekonanie? Wątpliwość zabrała. A czemu zabrała? A Boże się nie przeciwstawił diabłu. Skopa mu w mordę Hamowi. Wersetem mu chciałbym. Rozumiecie? Dlatego, że jego zamysły są znane. Apostołowie mówią, zamysły jego są nam dobrze znane. Jak znane? Żeby cię skatować, związać i żeby panoszyły się nad tobą te zwierzęta, słuchajcie, z piekła. Rozumiesz? Po co? Jeżeli nie chcesz wejść w wiarę, bo się boisz, to jest powiedziane, jeżeli będziesz się bał tych, których masz wypędzić ze swego życia, to uważaj, bo ja napełnić, żebym ja nie napełnił się strachem przed nimi. Rozumiecie? Albo oni się będą bać mnie, albo ja będę się bał ich. Rozumiecie, co Bóg mówi? I teraz mówi, jeżeli będziesz się ich bał, to uważaj, bo się napełnisz strachem przed nimi, boją się. No po prostu, nie? Kiedy ja reaguję wiarą, to ja się napełniam wiarą. Bo co? Bo ja wchodzę w ducha wiary, nie? A kiedy ja reaguję strachem, no kaplica, słuchajcie. Kaplica, koniec tobą. Musisz w swoim życiu powstać i zdecydować, że będziesz człowiekiem wiary. Będziesz mężem wiary. Będziesz stawał rano i będziesz mówił, Boże, w Tobie żyję i poruszam się, Ty jesteś. Dziękuję Ci. I odczujesz, jak Cię zleje Duch Święty, słuchaj. Diabeł powie, się nie modluj dzisiaj. Nie czytałeś Słowa Bożego dzisiaj? No i co, diable? A co to za modlitwę i zaczytanie Bożego Słowa? Bóg mnie ustanowił i stworzył mnie tym, kim jestem? Za uczynki stałem się tym, kim jestem? Czy Bóg mnie stworzył dlatego, że chciał, żebym taki był, jakim jestem? Rozumiecie? To jest głęboki temat, jest tego naprawdę dużo. Wielu ludzi oszukani przez diabła byli tacy wierzący, słuchajcie, znani, bardzo znani, szli z diabłem pod rękę, żeby studiować Boże Słowo gdzieś tam do jaskini i potem taki ktoś, wiecie, co głosił? Mąż może znany, setki ludzi, czy tam tysięcy nawet przyprowadzonych uzdrowień i tak dalej, ten mąż głosił tak, że tam, co słuchał, był zwiedziony, już duch zwiedzenia był z nim, diabeł był z nim, jakiś duch złowniczy. Wiecie co? Jakie jego było przesłanie? Jego przesłanie było takie, że Adam nie był ojcem pierwszego dziecka, Ewy. Tylko, że szatan był. Rozumiecie zwiedzenie? I wiele innych herezji. My, słuchajcie, my mamy być w tym, co Bóg od nas chce. Jeżeli ma słowo od Boga, jakkolwiek ono przyszło, rozmawiaj z Bogiem o tym, żyj tym słowem. Dlatego, że wiara przychodzi z tego słowa. Abraham miał słowo i co? Mówi, ty będziesz ojcem wielu narodów, potem Bóg mu pokazał te gwiazdy na niebiosach, piasek na plaży, takie będzie twoje potomstwo i tak dalej. Już Abraham widział, że jego celem jest co? Jego potomek, który będzie kimś, którego Bóg lud wyprowadzi. Lud wiary. Abraham wiedział, że jak będzie ten potomek, on musi go nauczać. Rozumiecie? Ale jeżeli nie masz słowa, które pochodzi od Boga, to ty się nie karmisz. Ty się nie karmisz, rozumiesz? Możesz czytać Biblię, czytać sobie te litery, stać się faryzeusz. Nic to ci nie da. Nic. Jezus powiedział do faryzeuszy. Badacie pismo, bo myślicie, że wy wierzycie wieczne. Żywot czyni, bo żywot to jest życie wieczne. A one mówią o mnie, a do mnie przyjść nie chcecie. Schowaj się z Biblią i czytaj. A gdzie Jezus jest? A gdzie Bóg żywy jest w twoim życiu? Rozumiecie? Bóg żywy jest tam, gdzie jest twoje serce. Gdzie jest twoja wiara. Wszędzie jest Bóg żywy. Mamy znać Biblię. Ale wiecie, niektórzy z Biblii zrobili Boga. I oni myślą, że jak oni przeczytali wersety, to nie z Bogiem się spotkali. No, rozumiecie? To nie spotkałeś się z Bogiem. Ty przeczytałeś
jakieś wersety Pisma. Bo z Bogiem to twoje serce, słuchaj, i twój duch porusza się, kiedy żyjesz w wierze. Na tym to polega. Jeżeli wybierasz żyć bez wiary, to bądź pewny, samo Pismo mówi samo za siebie. Bóg nie ma upodobania w ludziach, którzy wątpią. Bo to jest tak, jakby wątpił. Słuchajcie, przychodzi ktoś do Jezusa, Bóg go oczyszcza, obmywa swoją krwią, słuchajcie, czyni go nowym stworzeniem, daje mu szaty, słuchaj, tak jak te przypowieści ten o synu marnotrawnym, ojciec daje mu szaty, temu synowi daje mu pierścień, odbudowuje go i tak dalej, a teraz wyobraźcie sobie, syn marnotrawny, który już nie jest marnotrawny, wybrał sobie znowu pójść do świata i dalej grzeszyć. Rozumiecie? Pies wraca do wymiotów swoich. A brudna świnia? Znów się idzie brudzić, kiedy ją myjesz. I to jest natura. Jeżeli jesteś Bożym Synem, to twoja natura będzie sprawiała, czyli twój duch, twoja natura, że ty będziesz pragnął tego, co Boże, tego, co Ojca. Bo Jezus jest przykładem, abyśmy my wstępowali w Jego ślady. Jak Jezus postępował? Jak Jezus osiągnął charakter Ojca, podając się Duchowi, który dał mu ten charakter? Owoce Ducha Świętego. To jest charakter. I teraz zobaczcie, jaki charakter ma świnia? Świni, no nie? No charakter świni. Czyli co? Świnia lubi błoto, lubi brudy. Czy możesz teraz umieć świnie, żeby on powiedzieć, nie, tam nie pójdziesz? Wiecie, ludzie tak ewangelizują ludzi dzisiaj. Zamiast ich prowadzić do zbawienia, żeby ich na nowo się narodziły, natura ich zmieniła się, przez to, że zapragną Boga rzeczywiście, że poznają faktycznie Boga i przyjmą Ducha Bożego, żeby ich natura zmieniła się, ich dusza się zmieniła, bo Duch jest nowonarodzony, jest okej, okay, jest natury Bożej, ale dusza jest tą taką świńską naturą, która chce tam w te błoto cały czas wchodzić. I wtedy krzyczy ta świnia: Boże, znowu zgrzeszyłam! Znowu byłam w tym gównie! Bóg mówi: dobra, no chodź, umyję cię znowu. Bóg myje znowu to świnie. Wiecie, to świnia to ta dusza wierzącej osoby, która lubi te grudy, słuchajcie. Ona jeszcze lubi. Ona nie lubi jeszcze tamtego, słuchajcie, z tej strony, ze strony Bożej, co płynie, ze strony Bożego płynie, tylko lubi te brudy, wiesz. I potem ta świnia już wie, że znowu się zabrudzi, to znowu będzie mogła zawołać. Tak robi ta świnia cały czas. No ale kiedy świnia przestanie to robić? Kiedy w duszy człowieka faktycznie zacznie żyć w wiarę. Słuchajcie, wątpliwość tam daje, wątpliwość nas wyprowadza z ducha wiary i wszystkie inne brudy przyklejają się do nas. Wszystko się przykleja. Wszystko. Ty będziesz wszystkim pokazywał palcem i na wszystkim gadał, bo wszystko zobaczysz w innych ludziach, ale w sobie nic nie widzisz. A fakt jest taki, że nie masz Boga w swoim życiu. Nie masz Boga! Rozumiecie? Dlatego, że gdyby Bóg był w twoim życiu, to byś robił tak jak Jezus. A skoro Jego nie ma, to czyli nie robisz tak jak Jezus, słuchajcie. Każdemu z nas brakuje Boga w życiu. Każdemu brakuje. Dlatego, że w jakichś tam miejscach postępujemy jak Jezus, a w innych nie postępujemy jak Jezus. Dlatego my mamy Ducha Pocieszyciela. Ducha Boga, słuchajcie. Ale to przekonanie. Przychodzisz do kościoła, już kończę. Przychodzisz do kościoła i jest powiedziane, że kościół jest zgromadzeniem Bożego ludu tu na ziemi, ale Bóg całe niebo patrzy na ten kościół, co oni tam mówią. Jest napisane w Ezechiela, że kapłani mówili to i tamto i to spisane jest w niebie. Przychodzisz do kościoła i zaczynasz gadać na przykład o Uda coś na przykład, czy Kasi. Rozumiesz? Rozumiesz, że to nie przystoi? To nie przystoi. Jeżeli my zgromadzamy się, słuchajcie, w kościele, to my musimy to robić z szacunkiem do Pana, z bojaźnią Bożą. Czyli co, przychodzę na zgromadzenie, świadomy tego, że niebiosa, czyli ci świadkowie, którzy są w niebie, patrzą na mnie. Patrzą i wszystko jest zapisywane. Nie uchodzi nic uwadze
tych pisarzy, którzy są w niebie i spisują, co działo się na naszym spotkaniu. Nic nie uchodzi uwadze. Mówię wam, nic. I teraz, dlatego jest powiedziane, gdzie jest dwóch lub trzech, sam Pan przechadza się. Ale jeżeli ty przychodzisz bez wiary tutaj, ty nie wierzysz, że Pan się przechadza, że sam Jezus jest pośród nas, że są Jego aniołowie Boga, słuchajcie, no to jak ty chcesz Boga spotkać? Nie spotkasz Go ani w kościele, ani nie spotkasz Go w domu swoim. Bo ty nie masz wiary w Słowo. Dla ciebie to nie jest realne. A te rzeczy muszą stać się realnym w twoim życiu. W nim żyję i poruszam się. Jeżeli co, wstaję rano? O, muszę się modlić, żeby z Bogiem się spotkać. Nie, wstajesz rano, Bóg tam jest. Bo ty w niej żyjesz i poruszasz się. Rozumiecie? Fajnie mi się zawsze podobało to, co cherubini, wiesz, mówią. Cherubini, wiecie, co śpiewali? Tam przed Bożym Tronem, kiedy Izajasz ich widział, cherubini śpiewali: święty, święty, święty jest Pan Bóg zastępów. I wiecie, co dalej cherubini śpiewali? Cała ziemia jest pełna Jego chwały. A wiecie, co wierzący widział na ziemi? Że ona jest pełna grzechów. No fakt jest taki, naprawdę. Dlatego, że inaczej my widzimy przez ducha wiary, duchem wiary, słuchajcie, widzimy to dokładnie, co widzą cherubini, że wszędzie jest chwała Pana, że Jezus wszędzie jest Panem, że te wszystkie, co mówiłem, olbrzymy, to jest tylko kwestia zdeptania im głów, słuchajcie. Bo ziemia jest Pańska i wszystko, co ją napełnia. Tak widzi duch wiary. A wiecie, jak widzi duch niewiary? Że cała ziemia jest pełna grzechów. Gdyby Bóg patrzył na nasze grzechy, wiecie, czym by się napełnił? Obrzydliwością. Ale Bóg nie patrzy i kazał nam też nie patrzeć na grzechy twojego brata czy twojej siostry. Jeżeli widzisz, że brat grzeszy, popełnia grzech, módl się, a Pan da mu życie. Tak jest napisane. Czy siostra? Także co ja robię? Jak ja postępuję? I gdzie jest to przekonanie? Słuchajcie, ten problem z tym przekonaniem. Przekonanie opierasz się na Bożym Słowie i to Słowo Boże powinno być o ciebie przekonaniem. Bez przekonania Nic nie ma bez przekonania. Przychodzisz na przykład do sklepu i mówisz: proszę Pani, chciałem kupić chleb. Ale tak naprawdę nie wiem, czy chcę ten chleb kupić, czy nie. I nie wiem, który. Rozumiecie, jak ta kobieta na ciebie spojrzy, tak sobie jedka? No powie Kościół, weź spadę stąd. Zajmujesz mi cenny czas, ludzie czekają w kolejce. Rozumiesz? Przekonanie, jak to wygląda. Okej. Okay. Ojcze, dziękuję za Twoje słowo. Modlę się o każdego, który nie ma przekonania. Modlę się, Ojcze, aby każdy człowiek, który słucha tego, lub będzie słuchał, ja błogosławię tę osobę, Ojcze, i modlę się, aby miała przekonanie, aby żyła w wierze, aby żyła słowem, które pochodzi z Boga, i te słowo będzie ją karmić i będzie osobą wiary. Ojcze, modlę się, aby każda osoba stała się osobą wiary. Amen. Amen.